Siema, siema, moje drogie lampuciary, kwadratowa masakra wróciła i jest drugi dzień, właściwie teraz już trzeci, ale jest 9 rano i właśnie wróciłem z treningu i chciałem dla was szybko, o, Inwiaczek napisał, set, nagram odycy. I chcę dla was szybko nagrać odcinek, ponieważ bardzo chcę mi się spać przy tryhardowej masakry, jak zwykle. Chyba to lubicie, jak tryharduję. I to jest kwadratowa masakra, która wróciła po... półtorej chyba miesiąca i tak dalej, więc jak wróciła kwadratowa masakra, wy możecie wrócić subskrypcją na tym kanale, więc subskrybujcie. Mam to w dupie, że nie subskrybujecie, jak nie nagrywam masakry, więc zróbcie to teraz, bo nagrywam masakrę, jeżeli chcecie daily. Oczywiście ja przy tryhardowałem, zaraz opowiem dlaczego, ponieważ mamy beacon zdobyty wczoraj. Mamy już mury z obsydianu zaczęte, ponieważ to jest nasz kuboid gildii. O co chodzi? Dwie gildie, dwie frakcje, może będzie więcej, ostateczna wojna. Po prostu wojna gildii. I jest masakra, zanim wam pokażę co zrobiłem. Evron Matowiasza. Jest rzeźnia. Ogólnie nie wiem co my zrobimy, ja mam Jawora. Więc Imo, mamy przegraną pozycję, ale to w waszej głowie leży, żebyśmy wygrali, więc piszcie w komentarzach co możemy zrobić, jakie zasieki i tak dalej, jeżeli macie jakieś pomysły, chętnie wykorzystam. I teraz tak, dwa dni serwera, ja mam tak, netherite'owy hełm, prawie full, netherite'ową zbroję na maksa, netherite'owe buty bez sweaterfallingu, no i jeszcze nie mam netherite'owych spodni ze względu na to, iż ponieważ nie mam netherite'u jeszcze, bo nie chciało mi się kopać w sumie tak dużo. Mamy dwie sztabki netherite'u. I teraz tak, diaksów nie mam za dużo, bo nie kopałem. Emeraldów mam troszeczkę, mamy cztery pszczoły. Chyba farmę zrobię jakąś pod cukier i tak dalej. Jakieś tam pierdoły sobie sami, zobaczcie, jabłka mamy, w sumie już mam 26. Zaschuj w gardle. Nie będę tego montować, bo mi się totalnie nie chce. Ale następne odcinki będą montowane. Jeżeli tylko oczywiście chcecie, teraz jakąś muzyczkę tylko wrzucę. I teraz tak, to jest nasz teren kuboidowy. Teren Evrona, żeby wam pokazać na mapce, jest gdzieś tu na mesie, w tym miejscu. I teraz pytanie brzmi, o co chodzi? Mamy dwa tereny, dwa kuboidy i będą najazdy, będą wiatyki, gildii i tak dalej. W gildii może być max 10 osób. I teraz tak, do mojej gildii należy Paczol, czyli ja, Dilerek, Doknes, Jawor, Poxnis, Szymek, Citrox, Yoshi, Yangmiki. I to na razie wszystko, tylko że będziemy robić praktycznie prawdopodobnie gildię poboczną dla osób, na przykład dla mojej kochanej Poxnis, która zajmowałaby się po prostu, wiecie, farmą i tak dalej. Ona się nie będzie biła raczej, dlatego wtedy byśmy dodali inne osoby. I na razie... Jezus, jak mi niedobrze w tym treningu. Masakra. W ogóle przepraszam, że nie wyłączyłem tamtego kodu, nie skapnąłem się po prostu. Teraz też streamuję Fortnite'a, więc jak chcecie Fortnite'a oglądać, padajcie. Kod w sklepie Patchol, więc sorry, że nie wyłączyłem. Zapomniałem, mogę zrobić to teraz w sumie. O, czemu ja umieram, czat? To się widzę. I teraz tak, kolejna sprawa. Tam w środku mamy łowiarkę, więc to nam niepotrzebne. Mamy trochę rzeczy poza kuboidem. I na razie jest pakt między drużynami, więc na razie nam nic nie zrobią z tym. Poza tym ja tak to pokazuję na streamach, więc raczej, raczej mi tego nie rozwalą. Poza tym wiecie, my im nie przeszkadzamy, oni nie przeszkadzają nam, że tak powiem. Widera już biłem, bo w pierwszy dzień sfarmiłem sobie czaszki, więc Widera już biłem, pokczamp totalny. Kwadratowa masakra, będzie to długi sezon chyba. Z tego co wiadomo, to będzie długi... A, zapomniałem wam powiedzieć, Nexa idzie do nas. Prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest dogadane, ale z Nexa będzie kolejny odcinek, którym będziemy podpisywać kontrakt z Nexa, ponieważ tam z Nexa mamy jakąś fajną umowę do spisania. Zobaczycie w następnym odcinku, więc spadajcie tego suba, zostawcie, żebyście mieli powiadomienie. Spadły mi suby, więc zostawcie, bo chcę mieć suby po prostu. I teraz tak, tutaj mamy automatyczną farmę szkieletów. Niestety tu powinny być psy w tych wagonikach, które same automatycznie zabijają szkielety, które będą tu spadać. Nie wiem ile osób teraz jest, więc... Nie, powinny działać. I tutaj Inwiaczek do nas przychodzi sobie expić, ponieważ on prawdopodobnie dojdzie do nas do gildii. Jeżeli go znacie, to wiecie, jakim jest kozakiem. Z tego co słyszałem, to jest mega kozakiem, więc mam nadzieję. Mamy enchanting, mamy wszystko. Szkielety sobie spadają. Na razie nie są na łapkę niestety, ale są na jedno uderzenie psa. Muszę tu psy doprowadzić, ponieważ one umarły ze względu na to, że szkielety czasami respią się z cierniami na klacie, więc... Te psy, wiecie, uderzają je i ciernie, i masakra, szkoda w ogóle tego strasznie.
podobno jest jakieś nowe logo Kwadratowej Masakry, powinienem je wrzucić w miniaturkę, ale szczerze chyba tego nie zrobiłem, nie wiem, nie pamiętam jaką mam miniaturkę, więc możecie też pisać w komentarzach, jeżeli nie to się poprawię w następnym odcinku. I teraz dalej słuchajcie mnie uważnie. Jaki jest na razie plan na to? Ponieważ ja wracam z nową energią, z nowym ja, z nowym paczolem, z nową dupą, z nową straką, że tak powiem. Nie no, to był przesada, ale wiecie, nie chce mi się już czat, nie chce już mi się już rozpamiętywać starych czasów, banów i tak dalej. Mam to gdzieś, zaczynam od nowa. Staram się podszkolić w PvP. Z Inwiaczkiem będę sobie trenować. On jest podobno bardzo dobry w PvP. Jeszcze nie testowałem tego. I będziemy razem trenować, żeby się podszkolić w PvP. Druga sprawa. Mam parę pomysłów na to wiarza, ale jemu jeszcze nie mówcie. I tak powiecie, więc znam was, bo jesteście konfidenci. Więc na Tobiasza mam parę sposobów. Wiem, że on pewnie te sposoby odkryje, ale nie, one żadne nie będą pokazane na odcinku ani na streamie, więc będziecie musieli się domyślać. Po tym, co ja buduję i tak dalej, będziecie musieli się domyślać. Jeżeli chodzi o mury z obsydianu, to na razie kopię obsydian totalnie sam i totalnie sam buduję, ale one będą praktycznie do bedrocka. Bo teraz tak, na naszym kuboidzie działa tylko TNT przeciwnika, czyli armatki TNT i tak dalej, żeby wejść do nas, muszą być użyte. Nie mogą tutaj nic rozkopywać. Testowaliśmy to, nie da się tutaj nic rozkopać. Mamy też serce. Serce polega na tym, że mamy 3 życia jako gildia. Jeżeli nam rozwalą 3 razy serce, one ma tam ileś HP chyba, to gildia przestaje istnieć, trzeba zakładać od nowa. Żeby założyć gildię trzeba bardzo dużo surowców, między innymi stack diaksów. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o diaksy, jest bardzo ich mało. I teraz tak, w drużynie przeciwnej jest Adwisek. Adwisek bardzo go szanuję, ponieważ jak grałem w Fortnite, oglądałem wszystkie jego streamy z Competitive i właściwie jak grał, bo nie wiem, czy on zawsze streamował, ale oglądałem prawie wszystko, jak on grał i mega szanuję. Dalej jest Diabeł. Diabeł jest super gościem, znacie go. Evron, no to jego chyba nie muszę przedstawiać. Mister Blaszka, no to też nie. Torcik, Tobiasz, Mandzio i Zacha. To jest na razie drużyna przeciwna. Jak widzicie, skład mają totalnie pokcampowy w porównaniu do naszego, ale my nadrobimy tutaj. A jeszcze jest Diable, z którego nie wymieniłem, bo jest online. I teraz tak, został Bremu, Cedi, Cyferkowy, Cedi jeszcze nie widziałem na serwerze chyba. Cyferkowy, Junior, AB, Graf, Horse Meni chyba, ktoś z Horsemenów, niestety nie oglądam, przepraszam, przepraszam bardzo na drobie. Inarek, Kiślu, Kuba, Lisu, Lokaj, Madzia. Madzia jest podobno jakąś szychą minecraftową. Ja ją znam, w sensie kojarzę, aczkolwiek bardzo przepraszam, jako młody youtuber, jako młody dzieciak nigdy nie oglądałem Madzi ze względu na to, że nie oglądałem Minecrafta, więc to też muszę nadrobić. Bardzo was przepraszam za to. Mamiczko, Mr. Hunter, Neresia, Nexen, Itashi i 8 więcej. Niestety w tym momencie nie mogę zobaczyć, kto jest więcej, bo mi nie pokazuje. Mam 5 śmierci, w ogóle bardzo głupio padłem. I teraz tak, naprawiłem portal do Netheru. Jeżeli oglądaliście streamy, to wiedzieliście, że Nether raz przenosi 1000 kratek dalej. Naprawiłem go, budując portal netherowy nad lawą, w którym powinien się znajdować. I tak, tu mamy dojście do twierdzy, ja tam będę sobie lutował. I jeszcze wam tutaj pokażę. Niestety miecza na NAQ jeszcze nie mamy, kto wie, ten wie. Mamy na razie na pogrącenie umarłych bez lootingu, niestety tu mamy looting na tym mieczu, który znalazłem. I znalazłem też mending, tylko że się zamienił w buraka ze względu na to, że mending jest zablokowany na serwerze. Mam wydajność 463 niezliczalnie na diaksy, jedwabny dotyk tak po prostu, żeby wykopać jakieś tam ule i tak dalej. Tu mamy dojście do twierdzy, mamy portal, który działa, jest stos. Czad, jest stos, naprawdę, czad, widzowie. Sorry, że mówię czad, ale to jest przyzwyczajenie ze streamów, bo ostatnio nie nagrywam, tylko streamuję. Jeżeli byście chcieli codziennie odcinki, to warto dać znać w komentarzach, ponieważ ostatnio byłem zdemotywowany, ale mój przyjaciel Citrox przeprowadził ze mną bardzo poważną rozmowę. I za to mu bardzo dziękuję, ponieważ bardzo mi poukładał w głowie i, że tak powiem, muszę nagrywać. I chcę nagrywać dla was. I sorry, że siedzę w kapturze, ale wróciłem z treningu i czuję, że mam tłuste włosy, bo trochę dzisiaj było zamachania. Jeżeli ktoś by pytał, o co chodzi z tym trenowaniem, to trenuję na stadionie lekkoatletycznym, żeby wrócić do formy, żeby nie być zalaną ciotą przed komputerem i przed kamerką, bo się ze mnie śmiecie. Ha, ha, he, he. I kolejna sprawa, ostatnio na Instagramie było bardzo kontrowersyjne zdjęcie. Ja wam pokażę szybko. Zdjęcie będzie już wam, czekajcie, on jest, to zdjęcie jest w koszu chyba, nie chciałbym wam pokazywać, co mam w koszu, bo mam bardzo dużo rzeczy. O, to zdjęcie było ostatnio na Instagramie, czekajcie, widać, to wszystko widać,
To zdjęcie było na Instagramie i dużo osób się pytało, czy mam koronawirusa i tak dalej. Nie, nie mam koronawirusa. To jest tylko i wyłącznie komora hiperbaryczna. Przeczytajcie sobie w necie, to jest taka fizjoterapia, czyli na pobudzenie mięśni, rozluźnienie, dotlenienie i tak dalej. To jest całkowicie bezpieczne i to się robi, jak się trenuje takie dodatkowe jakby odnowa biologiczna mięśni. Więc to jest to całkowicie niezwiązane z żadną chorobą. Po prostu tak się szykowałem do kwadratowej masakry, żeby wytrzymać, jak mnie zahazm tutaj na evencie, albo jak mi rozwalił jakąś ekspiarkę ze złotem. Wiecie, trzeba się dotlenić wtedy, nie wyzywać od grubasów. Jesteście super widzowie. Szkoda tylko, że mnie zostawiacie, jak mnie nie ma na kwadratowej. Bo teraz jak była przerwa, to znowu mnie zostawiliście. Ale też nie nagrywałem, więc to też moja wina. Wracajcie, bo was natukę i zbanuję. Dobra? Do zobaczenia, widzimy się jutro w odcinku i dzisiaj na streamie. Dzisiaj będzie Fortnite plus Minecraft, więc wpadajcie na Fortnite'a i na Minecrafta. No i tyle, nowa energia będzie chyba. Mam nadzieję. Citrox, jesteś super. Pa, pa.